Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w odcinku, w którym reprezentując najwyższą rangę w grze, czyli SSL, spróbuję pokonać 4 diamenty. W przeszłości już dwukrotnie pojedynkowałem się sam na 2 diamenty, ale do ostatniego takiego filmu minęły już ponad 2 lata i powinienem być już nieco lepszy. Dlatego dzisiaj będzie 2 razy więcej przeciwników. W planach jest zagranie meczu 1v1, 1v2, 1v3 i oczywiście 1v4. No i jeszcze w planach mamy bonus, ale to już przekonacie się na końcu odcinka. Jeszcze tylko powiem, że osoby do takich odcinków jak dzisiaj szukam na naszym Discordzie, do którego link macie w opisie filmu, a teraz reklama. RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy Paysafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. No dobra, to jaki wynik obstawiacie, bo gram tutaj na Kybusa, który akurat jako jedyny dzisiaj nie może gadać za bardzo. Jak ktoś zgadnie teraz wynik na głosowym, to 500 kredytów dla niego leci. Powiedzcie po prostu na głosowym. 4-1. 4-1, 5-2, a Kybus może napisać na party czasie, jak chcesz. 7-1. Kybus napisał 6-3 dla mnie. Dobra, to zobaczymy, też możecie obstawiać. Prawdę mówiąc, myślałem, że groźniejsze wyniki będą obstawiali, bo na diamenta powinienem wygrać nieco więcej, tak obstawiam. Dajcie znać też, jak wy obstawiacie. Tutaj jeszcze chłopaki powiem, że zrobiły losowanie, kto gra w którym meczu. I tak naprawdę ruletka zadecydowała, w którym meczu gramy na jakich przeciwników. W pierwszym meczu padło na Kybusa. Zobaczymy, co tutaj diamenty potrafią. Sprawdzaliśmy oczywiście po trackerze, jakie mają rangi, w sensie czy faktycznie są takie i każdy miał tam na dwójkach albo diamenta trójkę, albo dwójkę. Ja ostatnio sobie nawalałem tylko ekstra mody, jakieś tutaj snow day i tak dalej, ale mam nadzieję, że mimo to będę jakoś grał. Lecimy na pełnej. Dobra, kickoff szybko wygrany. Generalnie kickoffy mogą być problemem, jak będzie więcej przeciwników. Ale na razie nie są. 2-0. Dobra, to może być mecz kickoffów. Tutaj chyba nie były przewidziane, że będzie od cholery kickoff goli padało. I szybki ongolik. Dobra, tutaj można spróbować dobić jakąś 20 w sumie. I 5-0. 6. I 7. Ogólnie myślę, że taką największą różnicą pomiędzy meczem na platynę a meczem na diamenta są w sumie kickoffy. Że podejrzewam, że platyna by miała o tyle wolniejsze kickoffy, że po prostu bym bezpośrednio po nich strzelał bramkę, jakby nie zdążyłaby nawet zrobić w miarę dobrego bloku. A tutaj Kybus, mimo że ten mecz wygląda na razie jak wygląda, to przynajmniej nie traci co chwilę bramek stricte po wznowieniu, bo w miarę szybko dojeżdża do tej piłki. Chociaż jak widzimy tutaj na bocznym jestem w stanie go wyprzedzić i strzelić potem potencjalnie opena. O kurde, ale zlutnął w ogóle pod poprzeczkę. Jakby szczerze się nie spodziewałem. Dobra, tym tempem chyba do 20 dolecimy. Co prawda nie będzie do zera, bo Hadorowy tam wlecie ładny strzał, ale na 20 jest cały czas szansa. Dobra, musi być szybki kickoff. Jest idealny. Jest idealny, jest potencjał na 20, ale musimy szybko to zrobić. O, idealne wznowienie. Jeżeli nas nic blokuje, to znowu jest szansa. Dobra. Proszę, trafię. Jest 20, udało się. Jak tam wrażenia? Byłem najbliżej, cieszę się z tego. Taką bombę Kybuś pod poprzeczkę zasadził, że się szczerze nie spodziewałem. To teraz zmieniany skład, bo za Kybusia wlatuje... Jormufer i Firanek. Jormufer, Firanek. Zobaczymy, jak się będziecie zgrywali na dwójkach. Na dwójkach już na pewno po kickoffach nie powinno tyle bramek padać. Jak jeszcze obstawiacie wynik na dwójkach teraz? Może 10-2. Myślę, że tak. 11-2. 11-2, okej. Okay. Widzę, że zmiana nastawienia. 10-2. 8-6. No i dobra, teraz jak widzimy, gram na dwóch przeciwników na raz. No i już nieco takie bardziej zachowawcze obstawianie. Tam chyba nikt nawet 10 bramek nie powiedział wcześniej, a tutaj nagle groźnie się zrobiło. Zobaczymy, jak pójdzie. Ogólnie pewnie było to we wstępie, ale kiedyś na samym początku 3 lata temu, jak był pierwszy taki odcinek, to przegrałem sam na 2 diamenty. A 2 lata temu chyba ledwo wygrałem, więc zobaczymy, jak będzie teraz. Dobra, polećmy w sumie na Ariela. Ja sobie tutaj fliknę i mamy 2-0. A i nie powiedziałem, że oczywiście w komentarzach możecie, to może powiem już na zapas, żeby każdy mecz obstawiać, ile może być bramek. Ogólnie totalnie inaczej ta gierka wygląda. Tutaj już trochę trzeba w defensywie posiedzieć. Sam na dwóch, potrafię przyjąć inicjatywę. Ogólnie 1-3 może być bardzo duży problem, już tak obstawiam. To tuś bruza z kolejną szansą na flika. A tutaj przelężniemy i już, kurde, cofa się szybko.
nie jest taki wolny. Ale mamy 3 do 0. No też tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście zawsze na nagrywkach jest większy stres niż jak się gra normalnie. I tak samo jak na turnieju się zwykle wypada nieco gorzej, tak i tutaj. Musimy spróbować mój kick-off. O jest, o dokładnie, działa tak samo jak działało na Kibusa. Jormufer prawdopodobnie tego nie obroni i mamy 4 do 0. Jednak speedflip na kick-off jest mega OP, zwłaszcza na osoby, co zwykle go nie używają, ale raczej wiele diamentów nie robi speedflipa w taki giga poprawny sposób. Dobra. Tutaj piłka po kick-offie dodana. Ja się wywaliłem, chyba tracimy gola. Dokładnie. Tracimy gola, nie trafiłem w piłkę jak jakiś bambik. Zobaczymy, czy teraz będzie blokował tego kick-offa. O kurde, giga go zblokował i tracimy gola na 4-2 od razu. I lecimy. Lecimy, nie do obrony. Dobra, mamy Ariala. I mamy też bramkę. Nie wiem, czy ktoś nie obstawiał 6-2, więc warto strzelić jeszcze z 3 gole. Na kick-offie nie ma co eksperymentować, może w tę stronę. Zresztą wszystko jest blokowane i tracimy trzecią. No nie, no nie można na tego zawodnika kombinować na wznowieniach, z tego co widzę. I nie doleci. Ale dobra, było szczerze dużo bliżej niż się spodziewałem. Dobra, jak wrażenia? W sumie wynik... Fajnie było. No, myśleliśmy, że będzie gorzej. Ogólnie? No. Też myślałem, że będzie gorzej. Ale jakie w ogóle save'y ten tatuś Bru zasadzisz? Co jest? Ty masz jakąś czempionową przeszłość? Mam, załóżmy, że tak duo C1, ale mój pick to też jest C1. Właśnie ja jestem mega dobry na obronie, bo a właśnie tak mnie dziwiło to, że jakby ogarniałeś bronienie aerialów. I też to kontrowanie kick-offa mnie irytowało. Że sobie testuję tutaj speed flip na lewo, na prawo, tam raz zadziałałem, a potem już było to blokowane. Ja próbowałem też za każdym razem jakby inaczej, nie? Dobra, to teraz 1v3 chyba gracie ekipą bez Jormufera. Wszyscy tak, wszyscy beze mnie, no. Możecie od razu obstawić. Tutaj może być już łatwiej. Jak 2-2 poszło nam nie najgorzej. No to te kick-offy są mega dużą różnicą na pewno. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że najpierw ty mnie zacząłeś jakby fejkować tym, że nie jechałeś w ogóle do piłki. Później już to sobie ogarnąłem i tam już zaczynałem tak próbować. I już się jakoś okiwać. No dobra, to obstawiajcie 1v3. 5-4? No tak samo, 3-4. Coś takiego. Kubuś pisze 6-5 stawia. 1-3 może być problem w sumie. Zobaczymy jak to będzie. Na pewno na kick-offach będzie trzeba kombinować. Jak widzimy, Kubuś już tutaj ładnie sobie rozplanował. Ale fake. No nie mogę. Weź rozczytaj fejki diamenta. No nie, tutaj dostępność boosta i wznowienia będą ciężkie, przewalone wręcz. Ale może zaczniemy od strzelonej bramki. Tak jest, 1-0, dobrze się zaczyna. Nie wiem co tutaj próbować. Jest, podał mi. To jest nadzieja. Ale zarazem już nie mam piłki. 6 sekundy ją miałem. Nie mam czasu zebrać boosta. Muszę wyczekać na jakieś dobre sytuacje, żeby skontrować ich. Znowu boosta nie mam. Ale jest open chyba. Nie, za lekko kopnąłem i się zdążył cofnąć. Ale mamy setkę, jest git. No nie, on... Tatuś Bruza tak lubi fliki. Z gigafan flików. Ale mamy chyba 2 do 0, czy zdąży? Zdąży. Nie, jest ciężko. Spocenie. Nie, demo dostałem, ale dobra, chyba nie mają bramki. Jakby nie powinni mieć. No i nie mają bramki, jednak strzelił. Ciężko, ciężko, co ja myślę, że w defie siedzę. I znowu to wznowienie, z którego nic nie mogę zrobić. Mogę tylko czekać, czy oddadzą w miarę piłkę. Dobra, oddali w miarę piłkę. Dobra, czy to będzie gol z kick-offa? Jest gol z kick-offa, idealnie. Dobra, lepiej się to nie mogło wydarzyć. Też muszę wykorzystać, bo z każdym kolejnym kick-offem pewnie będą lepiej nastawieni na wznowienie. Będą lepiej przygotowani. Więc będę miał mniejsze szanse zarazem. Okej. Okay. Nie. Nie, wylałem się jak jakiś bumble znowu, 2-2. Tam afk na kick-offie był przez chwilę, dobra, wykorzystujemy to. Dobra, czy on to trafi? Nie trafi, ale ja się nie spodziewałem, w sensie no, nie mogłem polecić na pełnym zaufaniu, że nie trafi, bo wygrywamy. Okej, okay. Uderzenie takie? Raczej zdąży. Dokładnie. My sobie go zdemujemy. Jest jeden mniej teraz. Ale lecimy z powrotem do DF-a. Dobra, kopnę znowu po prostu petardę. No nie mogę, jak tatuś Bruza to jakiś jest tatuś sejwuś. Teraz w trójkę nawet polecieli, ale jak zbyt systematycznie broni te bomby. Dobra, wygrywamy, nie ma co, nie ma co. Nie musi być giga duży wynik.
A no w sumie może być. Strzelmy na 4 do 2 i uspokójmy to trochę. Teraz tylko dobre wznowienie i będzie idealnie. Ale nie ma dobrego wznowienia, no nie. Tutaj znowu może być niebezpiecznie. Zwłaszcza jak miną piłkę i pojadą na bumpa na przykład. Ale dobra, my tutaj ich czytamy. No ale dobra, meczek w każdym razie wygrany. Tutaj polećmy sobie na jakiegoś... Chciałem double reseta powiedzieć, ale się wywaliłem. 1v3 zaliczone. Dobra, jestem, jak tam wrażenia? No, logit. Nie, no jaka męczarnia to jest, tak już w sumie. Cały czas w defie jeszcze się wylewam jakoś dzisiaj. Ale no, kurde, ja cały czas nie wierzę, że ta coś brzydza cały czas w te save wywali. Podejrzany jesteś, gościu. Ale też oni mieli łatwiej, bo ja cały czas siedziałem na twojej perspektywie i im kole dawałem. O kurde, właśnie, bo teraz mieliście info, ja mam pusta na przykład. No właśnie, ja tak cały czas robiłem. Zapomniałem o tym, w ogóle nie brałem tego pod uwagę. Cofa się, nie ma boosta, tu ma tyle, tu ma tyle, tu bierze. Mogę, że na wallhacku graliście teraz. 1v4 w sumie bez info nie musi być wiele łatwiejszy nawet. Dobra, to obstawiacie wynik w każdym razie na 1v4. 5-4. 4-2 dla was. 4-3 dla nas. Kibuś 4-3 dla nas też napisał. Dobra, tutaj wznowienie już będą fatalne. Prawdopodobnie bardzo rzadko będzie wznowienie, z którego możemy coś więcej zrobić. Ale dobra, no bronimy. 30 boosta. Może uda się zaliczyć challenge na 4 diamenty. My to wywalmy. No nie, no tego boosta to strasznie podwalają. Najlepiej ich jakoś tutaj zbejtujmy. I wyjedźmy, żeby stworzyć potencjalnie jakiegoś 1v1 albo 1v2. Albo żebym ze ścianki mógł sobie za darmo wyskoczyć. Dobra, to było bliskie. Dobra, musimy mocno ufać to w intuicję, że nie trafią czasami. Dobra, weźmy boosta, tutaj jest pełny fokus na defensywie. Jormufer to nam poda. 1 na 4 już nie ma łatwo. Dobra, jest minięte. Tutaj uderzenie. Najgorsze jest to, że cały czas jest ktoś w defie. Więc jakby... A najgorsze jest to, że tatuś bruza jakoś lubi siedzieć w defie. On chyba ma tam wyzwanie jakieś. Potrzebuję tego przyspieszenia. Nie mam tego przyspieszenia. Jak Jormufer? Jakiś licznik Jormufera, ktoś może w komentarzach zrobić, ile openów nie trafił w tym filmie. O kurde. O kurde. Dobra, nie zdążyj. Nie, wywalanie się! Idealny wylew diamentowy. Dobrze, że nie tylko ja się tutaj wywalam dzisiaj. Proszę, nie zdumujcie mnie ani nic. Dobra, jest potężna piłka, to może być niebezpieczne. Od razu w bramę? Nie od razu w bramę, ale i mamy opena 2 do 0. Prawdę mówiąc, nie czuję większej presji na 4 na 1 niż jak była 3 na 1. Może tam faktycznie Jormufer coachował za bardzo i mówi, ile mam boosta i to im lepiej wychodziło. To sobie muszę szybko zagrywać, żeby nie przegrać piłki, bo jak będę w defensywie znowu utknięty, to będzie lipa. Dobra. Sobie tutaj pofejkujmy. Nie ma co za wszelką cenę uderzyć tej piłki. Tylko próbuję mnie zdemować. Razem próbuje mnie zdemować. Co to za taktyka jest? Potężna. Z fejkiem. Oła. Dobra, dostałem 30 bumpów na sekundę. Ale raczej... No nie mogę po tego boosta jechać. Dobra, bronimy. Mijamy. Jeden demo. Ja lecę. O kurde, zdążył przede mną. Prawdopodobnie mają okazję. Dobra, miss. Nie. Nie, nie, dostałem bumpa i 2 do 1 dla nich. Dobra, prawdopodobnie mamy darmową ścianę. Nie, kopnął mnie w powietrzu. I mają bramkę. No nie mogę, co za pik. Proszę, żeby to nie weszło. No nie, Jormufer tym razem trafia upena i jest 2 do 2, niecała minuta do końca. No nie spodziewałem się, że mi w powietrzu bumpa koleś sprzeda. Najgorzej. Dobra. Zróbmy tutaj strategiczne, nie wiem co. Nie, 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 to tak być nie może. Lecimy z nimi, lecimy z nimi. Jest jeden w defie. Jest, mamy to, 3 do 3. Jest git, jest git. Dobra, w miarę dobre wznowienie. Można tutaj z niego jak najbardziej strzelić gola. Szkoda, że już po samym wznowieniu mają piłkę. Nie, 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 nie. Dobra, muszę to wybić jak najszybciej. Nie ma czasu. Nie ma czasu na zebranie boosta ani nic. O, o. Nie, Jormufer! Jormufer zaczął trafiać! 11 sekund na nadrobienie. Nie może tak być. Dobra, niech to będzie gol. Wywalcie się. Proszę, wleć! Nie!
przegrana. Bądź ze mnie dumny, wygrałem kredyty, zgadłem, 4-3. 4-3 to dwie osoby zgadły, bo jeszcze kibuś. No nie. 1000 kredytów na minus. No nie mogę, nie dość, że mecz jakiś w plecy, to jeszcze 1000 kredytów na minus. Jesteśmy na boomerballu, nieskończone przyspieszenie i nie... dużo mniejsza szansa na dostanie bumpa. Zobaczymy, jak to się skończy. Chciałbym się na nich zemścić tutaj, tak w sumie. I na chwilę mi się zrewanżował też One V4, ewentualnie potem zrobimy kolejny odcinek rewanżu. Bo szczerze czuję, że dosyć mocno tam strzelowałem. Dobra, strzał pierwszy, dobra, mamy 1-0, jest git. Dobra, to jest, może być dobra okazja zaraz, ale znowu nie podleciałem tam, żeby w razie czego asekurować. Ciężko jest tutaj, tak naprawdę największym wyzwaniem jest to, że w sobie nie wiadomo, czy siądzie jakaś bomba od takiego diamenta celna, czy siądzie wylew i... Trzeba brać pod uwagę dwie rzeczy, a nie chcę zostawiać opena, więc... No ale to wiadomo, że to jest element wyzwania. A diamenty już nie jeżdżą tak powolnie w miarę jak chociażby platyna, powiedzmy. Piła za freaka w defensywie. Tutaj podbijamy. Oła, potrójny bump, no nie mogę. Dobra, może nie dostanę bumpa. Dobra, dostałem bumpa, ale może niewystarczająco. Nie traf. Dobra. Co jest? Nie, no to jest przesada, tatuś bruzo jakby. Cały odcinek mi sabotujesz. Co chłop broni dzisiaj? Nie mogę. No dobra, tego już nie obroni, ale naprawdę, co to są za save'y? Tutaj jakiś fake. Nie dostańmy tylko demo. I mamy 3-0, idealnie. Raczej będzie tutaj rewanż na diamentach i wygramy tego boomerbola. Strzał groźny, ale niewystarczająco groźny, to nie wchodzi w bramkę. Ale to może zaraz wejść. No nie, no jeszcze wymierzył dobrze, z takiego kąta ciężkiego. Natomiast wygrywamy 3-1, więc jest git. No dobra, mamy rewanżyk przynajmniej na tym. Ten main save był solidny. Ale nie, no ten save to już przesada w ogóle była. Ale to było takie laki, nie wiem. Ja nie wiem, ty spadałeś po prostu, czy co tam było? Nie wiem, po prostu sobie do tego podleciałem, bo myślałem, że na poprzeczkę to zagrasz.